No i witam wszystkich na nowym filmie. Nowy dzień, nowe oczekiwanie. Przyjechał do mnie kolega Harold. Łysy, właśnie idzie. Adam z kanału JMS. I Sylwester. A ja mam pierwszy fancik. I jest jakaś monetka. I będzie jakiś krajcarek. Podejrzewam, że to będzie Maria Teresa. Bo tutaj tego dość dużo wyskakuje. Także bardzo fajnie. Widzimy się przy następnym dołku. No i kawałek dalej. Jest guziczek. Golas. Golas, ale jest guziczek. Zbieramy. Lecimy dalej. No i obok kuleczka wyskoczyła. Ja już mam trzy fanty, a chłopaki jak stali, tak stoją. Jeszcze rozmawiają. No, chłopaki ruszyli. A ja mam następny dołek. I jest coś. Guziczek, ale golas niestety. Ale jest guziczek. Zabieramy. Lecimy dalej. No i mam coś znowu. Widać, że chyba będzie guzik. Pewno, że tak. Tym razem kawałek jakiegoś łańcuszka, ale widać zdobienia na nim jakieś. Szkoda, że tylko kawałek, ale jest. Adama idzie zobaczyć, tam Sylwek coś kopie, każdy się porozchodził, no i fajnie, lecimy dalej. No i tym razem jest jakaś choineczka. Coś takiego wyskoczyło. I tym razem guziczek z kwiatuszkiem. Bardzo ładny. No i tym razem 10 halerzy. No i zmieniłem cewkę. Pierwszy sygnał większą cewką i jest coś takiego, co mi się delikatnie ukruszyło. Coś mi tu wyleciało i wydaje się, że będzie jakieś sreberko. Pewno, że tak. Co to będzie? Silver brush. Co to jest? Silverek. Może być. No i mam coś. Wydaje mi się, że będzie jakieś sreberko. I bardzo fajnie. Później przeczyszczę. Postaram się lepiej pokazać. No i płyciutko, ostatni dołek. No i chyba będzie sreberko. Albo mi się wydaje. Na pewno, że tak. Następny silver grosz. A chyba nie. Dwa grosze. To nie będzie silver grosz. Przymyję i później wstawię zdjęcie. Ale fajnie cieszy. No i kolejny dzień. Wczoraj były pola, a dzisiaj jest, mamy las z Adamem. Idziemy na ruiny. Był tam hotel.
dwa budynki obok. Też będziemy się starać tutaj i między skałami pochodzić i tam, gdzie były te ruiny. No i zobaczymy, co będzie wychodzić. Tak, co nowy dzień przyniesie. Także zapraszam na ciąg dalszy. Mamy chwilę przerwy. Do tej pory coś takiego udało się tylko wykopać. Ale chwilę przerwy i lecimy dalej. No i pierwsza krągłość. Jest to złotóweczka PRL. Na razie słabo, ale zobaczymy, jak się skończy. Ja już to widziałem, ale jest petarda. Patrz tu, Adam. Jest jakaś monetka. 50 groszy między wojny. O, ale mi się trafiło. No. Na moim terenie tutaj, no to jest rzadkość. O, ale stan jeszcze. Ale siadło, no. Pięknie. Tak. O, ale. Zajechana nawet. No. Jasne, działa. Pięknie. Bardzo ładnie. Lecimy dalej. No i tym razem takie jakieś zapięcie wyskoczyło. No i widzę, że będzie coś fajnego. Jest jakaś bruszka. Bardzo fajnie. No i wielka dziura. I mam dyszkę złoto Weimaru. Ale musiałem się namęczyć na nią. No i mam to w ręce. Myślałem, że to będzie sreberko. A to są dwa feningi 1865. Kierujemy się już w stronę auta. Będziemy kończyć pomału. No ale jeszcze później wyskoczymy na pole albo na jakąś łąkę. Także zobaczymy, jak to jeszcze będzie. Zapraszam na ciąg dalszy oglądania. No chyba, że coś jeszcze wyjdzie dzisiaj. Tutaj, no to się włączę. I oczywiście nagram. I teraz lecimy dalej. Siemanko. Dobra. Zasypujemy dołek i lecimy. Mam coś wielkiego w ręce. Nie wiem, co to będzie, ale jest wielki. No, patrz. Quality, co? 1947? 1947, no. Co to mogło być? Medal okolicznościowy. No, jakaś żydowska gwiazda. A tu coś tam. 10 mark. No tak jakby. No nie wiem, później będziemy patrzeć, co to jest. Jeśli trzeba, jest opis, będzie widać z przodu. No ale fajnie. Elegancko. Kawałek od tej monety. Mam jakiś pierścioneczek.
I widać, że tam ma jakieś serduszka. O, ale fajnie. Trzeba się tu pokręcić. Zobacz. Z jakimi serduszkami mi się zdaje, wiesz? Mhm. Ale Marka będzie tamten miała chyba, jak na razie. No. Ta 10 marek, no. Rzadka moneta. Ale pierścionek też cieszy. Bardzo fajnie. Zabieramy, lecimy. No i coś tam jest. Płyciutko. Ale między takimi belkami. Nie wiem. Świeci się ładnie. Ale nie wiem, co to może być. O, proszę, jakieś pudełeczko. Ha, ciekawe. Ustawię kamerę i spróbuję to z wami otworzyć. Ciekawe, co to będzie? Dość ciężkie. Ciekawe, czy tam sama ziemia, czy coś tam jest w środku. Coś było. Coś takiego. Puder. Dokładnie. A nic. Jest coś takiego. Zabieramy i lecimy. No i właśnie, że się przyjechali na takie pole z Adamem. Następny dzień, no i zobaczymy, co na tym polu będziemy chodzić. Widzimy się przy pierwszym dołku. Zobaczymy, co to będzie. Jedyneczka. Jeden fenik. Z tej strony zajechany. Ale z tej strony fajnie widać. Jest następna monetka. Znowu jedyneczka, ale w bardzo ładnym stanie. Już widzę zielona patyna. No i wyleciało coś cienkiego. Zobaczymy, co to będzie. Jeden fenik. I tu miałem monetkę, a tutaj teraz taki malutki guziczek z kamyczkiem jakimś. To chyba plastik, ale coś takiego. No i jest następna krągłość. Co to będzie? Piąteczka. Piąteczka. Pięć feningów. Sypię fenigami dziś. I następna piątka. Na wierzchu. No i tutaj podsumowanie. Teraz będzie z trzech wypadów. Tak, żeście widzieli. Guziczki.
tutaj monetki. Tutaj z tych lepszych trochę pierdołek. Adam właśnie się szykuje do wyjazdu. Ja nagrywam podsumowanie. Idę go pożegnać i będę montował filmik. Lepiej się witać, pamiętaj. Dokładnie. Także jak się podobało, to zostawić pierdołki. Do następnego razu.